Dobry wieczór. Szanowni Państwo, witam serdecznie na koncercie zorganizowanym z okazji Dnia Kobiet. W największych przebojach Krzysztofa Krawczyka wystąpi dla Was zespół 30+. I już z tego miejsca chciałam życzyć wszystkim nam kobietom dużo siły i spełniania wszystkich marzeń. Tegoroczny Dzień Kobiet obchodzimy jednak w bardzo trudnym czasie. Za naszą granicą nasi sąsiedzi walczą o niepodległość. I tamten tydzień był dla nas bardzo intensywny, bo z jednej strony przygotowania do koncertu, a z drugiej strony trwała u nas zbiórka artykułów pierwszej pomocy dla uchodźców. I chciałam z tego miejsca bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy otworzyli serca i przynieśli tak wiele darów. Wielkie brawa. A teraz oddaję głos przewodniczącemu Rady Gminy Olszewo-Barki, panu Krzysztofowi Grali. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie, a w sposób szczególny witam dzisiaj wszystkie przybyłe panie. Dziękuję bardzo zespołowi 30+ za przygotowanie dzisiejszej uroczystości, dzięki czemu już dzisiaj możemy świętować Święto Kobiet. Szanowni Państwo, drogie panie, w swoim imieniu oraz w imieniu całej Rady Gminy Olszewo-Barki oraz w imieniu wszystkich mężczyzn składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, ale przede wszystkim życzę bardzo dużo miłości. Życzę, abyście zawsze były kochane i szanowane i żeby uśmiech towarzyszył zawsze na waszych twarzach i waszych sercach. Wszystkiego najlepszego, spełniania najskrytszych marzeń. Szanowni Państwo, oddajmy głos muzyce. Przed Państwem zespół 30+. Matematyka to królowa nauk. Za pomocą liczb podobno można opisać wszystko. A czy za pomocą liczb można opisać człowieka? 28 złotych płyt. 10 płyt platynowych. 68 nagród muzycznych. Ponad 50 lat na muzycznej scenie. Te liczby opisują właśnie Krzysztofa Krawczyka. A od tego utworu wszystko właśnie się zaczęło. Chociaż ty już nie czytasz się.
cały ten mój świat. Wasze płoty kroplą wody, jakby mi znowu było lat. I odnajdę tamten ogień i gościnny dom próg i przyjazną wodę. Czy tamtą twą urodę zwróci nam rzeki bystra to? Kochani, witamy bardzo serdecznie. Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam. Hey!
Kłaniamy się nisko, kochani. Ludzie brawa biją, dzięki nim żyjemy. Zasło. Proszę. Zaśpiewać bym chciał. Oj, Andrzejku. No proszę. Andrzejku, ale ty na próbach w ogóle nie śpiewałeś. W domu ćwiczyłem. Kochani, w takim bądź razie przedstawiam wam nowego wokalisty zespołu 30+, Andrzej Waszczak. Kochający mąż Hani, syn starego Waszczaka. Które lubią ryby, skasowałem kilka bryg. Jeżeli
przy mnie. Nie każdy chce, doczekał się spełnienia. Nie każdy śmiech, by śmiechu wart. Wśród tylu dróg prowadzi nas, do skóry drogi zmienia. Tylko ty, tylko ja, ze sobą i dla siebie cały czas. Szanowni Państwo, zespół daje znaki, że już się wypompowali. Ja zresztą też, także popiję sobie troszeczkę. Szanowni Państwo, bo dzisiaj gramy tutaj, troszeczkę naśladujemy, gramy repertuar Krzysztofa Krawczyka. A Krzysztof Krawczyk, jak widział, że już zespół nie daje rady, prawda, no to próbował ich ratować. Opowiadał piękne, jakieś wspaniałe, życiowe historie. I wyobraźcie sobie taką historię, pozwolę sobie Państwu przypomnieć, którą kiedyś Krzysztof Krawczyk na koncercie opowiedział. Wyobraźcie sobie, że wędrując kiedyś po mieście spotkał jakieś znajome małżeństwo. Zapytał się, co u was słychać? Oni opowiadają, no już jesteśmy 5 lat po ślubie, kochamy się bardzo często, bardzo mocno, a nie mamy dzieci. On pomyślał, mówi, słuchajcie, na to jest doskonały sposób. Wystarczy kupić taką piękną świecę, jechać do Watykanu, w kaplicy ją zaświecić, wrócić do domu, żarliwie się pomodlić i czekać tylko, co Bozia da. No i słuchajcie, minęło lat kilka, idąc przez miasto, już nie pamiętam jakie, spotyka się z tą panią, która otoczona jest wielką gromadką pociech. Zapytuje się, widzę, że szczęście Bozia dopomogła, no oczywiście. No ale co, a gdzie ty masz męża? Sama z taką gromadką. No mąż pojechał do Watykanu. Co ze świecą? Nie, tam to zgasić. Potrzebny.
Kochani, malutka puenta, słowa piosenki mówią, nie zostało nam już nic, więc cieszmy się, kochani, z każdej chwili, którą mamy. Państwo, łyczka wody. Oczywiście tylko zwykła aqua. Szanowni Państwo, teraz byśmy chcieli tutaj od zespołu, tu od mężczyzn, zaśpiewać taką piosenkę, zagrać ze specjalną dedykacją za wszystkich pań z okazji waszego zbliżającego się święta, które właśnie my już od dzisiaj zaczynamy, czyli z okazji Dnia Kobiet.
Słuchajcie, no panowie, tak jak żeśmy rozmawiali, to stwierdzili, że bez kobiet to życie nie ma sensu. I po prostu chcemy wam podziękować za to, że możemy się i zasypiać co dnia, każdego dnia. Za to zasypianie budki. I pobudki, i śniadania, i w ogóle no rozmarzyliśmy się tak. No ale w każdym bądź razie specjalna dedykacja dla wszystkich pań, bo jesteś ty. Panowie, brawo, 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 jeszcze raz brawo. Nie możemy, kochani, przejść dalej. Nie było hałasu. To co? 3, 4! Uuu! Wielkie, wielkie brawa dla dziewczyn.
dla wszystkich naszych kochanych dziewczyn. Szary smutek nieba, w sercu czuję chór samotnej nocy, zapach czarnej kawy. Filiżanki ciepło jak przystań wyroku, burzy się szarańczo zasłonięte okna. Cieniste podwórza tych cichych dramatów, sen niezliczony, gdy sił mi braknie. W nieosłonecznych czasach, gdy wspólnie z tobą spędzony. Starego romansu, te łzy niczym kołdra na moim nagim ciele. Smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną. Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórze, tych cichych dramatów, sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnych z tobą spędzonych. Teraz, kochani, chcielibyśmy, żebyśmy zaśpiewali coś wspólnie, bo no niestety nie przygotowaliśmy tego kawałka perfekcyjnie, potrzebujemy pomocy. No ale żeby sprawdzić, czy nam się to uda, to muszę was tutaj troszkę przetestować. Jesteście gotowi? Niech się dzieje. Dobrze, damy radę. Wróć do mnie.
słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wrócisz do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem ciebie w tamtych. Jaki piękny utwór, prawda? A słuchajcie, a jak myślicie, co zmotywowało autora do napisania takiego wspaniałego tekstu? Nie wiecie, to dobrze, to ja wam powiem. Wyobraźcie sobie, że autor tej piosenki, wracając bardzo często do domu, zmęczony, taki rozbity, do życia się nie nadający, i wyobraźcie sobie, pewnego dnia jego małżonka zamknęła przed nim drzwi na klucz, a za drzwi zaśpiewała mu właśnie ten wers. Bo po to, by ze sobą być, ty musisz przestać pić. Wielkie brawa!
No, szanowni państwo, pomalutku zbliżamy się do końca. Którą mamy godzinę, kochani? 19:15. No to jeszcze kochani, no z jeden kawałeczek, tak? Bo już tu dziewczyny omdlewają. Tak, Arkadiusz również. No to co, takie króciutkie pytanie. Jak minął dzień, kochani? No to się bardzo radujemy. No. Kochani, może jeszcze z jedno, co? Na moją prośbę zespół wyraził zgodę. Jeszcze jeden kawałeczek specjalnie dla państwa. No powiem, no tak jak wy jesteście wspaniali, no my tu nie mamy nic do roboty. Sekcja rytmiczna, elegancko, wokale. Wspaniała sprawa. No to co? Panie i panowie, ladies and gentlemen, ruszamy na bal. Jedna umie w życie grać,
zmieniać nagle zdanie, bo z tobą można konie kraść. Do rana tańczy w nocy spać. Zapomnieć, że szybko mija czas, śmiać się życia póki trwa. Za tobą pójdę jak na plan, nie obejrzę się. Najwyższa pora się przedstawić. Drogi zespole, to jest najwspanialsza publiczność na świecie. Najwspanialsza publiczność na świecie. A kochani, dla tej najwspanialszej publiczności z okazji Dnia Kobiet życzeniamy dla kobiet. Dzisiaj dla państwa wystąpił zespół 30 plus Olsztyn-Oborki Polska. Szanowni państwo, jeżeli pozwolicie, chciałbym wam przedstawić całą grupę. W naszym zespole najważniejsze są wspaniałe wokalistki, przesympatyczne koleżanki. Marzena Cybulska, wokal, wielkie brawa! Joanna Makowska, wokal, wielkie brawa! No i słuchajcie, jak macie takie dziewuchy w zespole, to trzeba chłopów, żeby nikt nie ukradł, prawda? No to przedstawiam naszych byków. Z lewej strony Rafał Gromek, wirtuos akordeonu, na akordeonie. Następny dżentelmen, kochani, najprzystojniejszy basista w powiacie ostrołęckim. Andrzej Waszczak, gitara basowa. Szanowni państwo, usiadł wysoko, żeby go nikt nie pominął. Najważniejszy, sekcja rytmiczna, nasz perkusista. Wyobraźcie sobie, że ten człowiek zawsze grał tylko dla swojej żony, ukochanej Renaty. Nigdy nie grał koncertów. To jest jego pierwszy koncert. Artur Kuber, perkusja! Szanowni państwo, następni panowie to nasz reżyser, scenograf, scenarzysta. Obsługuje wiele gitar, co widać na załączonym stojaku. Arkadiusz Kojnowski, gitara pod wieloma postaciami. No i szanowni państwo, ostatni mężczyzna, przedostatni. Kochani, fanki na jego koncertach mdlały jeszcze 5 lat temu. Nie wiem, może troszkę wiek, może ten, ale no niesamowite wrażenia u kobiet w sercach dobywa. Jarosław Kraska, pianino, wielkie brawa. I oczywiście
na następnej imprezie. Mam nadzieję, że niedługo to nastąpi. Wielkie dzięki! Szanowni Państwo, zespół się pięknie przedstawił. Ja jeszcze powiem o tych osobach, które pracują, ale ich nie widać. I jest to nasz realizator dźwięku Mariusz Mierzejewski. Wielkie brawa! Tak, poprosimy o... Wielkie brawa! Dobrze. Ja tylko dokończę, oczywiście, nie puścimy ich bez bisu. Dokończę jeszcze, że również osoba, dzięki której ten koncert będzie można obejrzeć jeszcze raz i za parę lat przypomnieć sobie, jak świetnie się bawiliśmy w Olszewie Borkach, operator kamer Daniel Sadlak. Wielkie brawa. Oraz nasz fotograf, którego zdjęcia zobaczycie na stronach Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy, Albert Lękiewicz. Wielkie brawa. Panie Krzysztofie, nie wiem, czy pan nas słyszy. Nie puścimy pana. Wielkie brawa, prosimy o bis. No już, kochani, śpiewać nie będziemy, bo nie mamy co, ale pogadać można, prawda? Kierownika zespołu poproszę. Dobry wieczór. Ja tak wyjątkowo chciałbym dzisiaj coś wspomnieć, bo chciałem usprawiedliwić tutaj tych wszystkich, co są za mną, przed małżonkami. Bo dotarły do mnie informacje, że żony i mężowie nie wierzą, że oni na próby przychodzą cały czas. Przez ostatni tydzień codziennie i niektórzy fotorelacje robili, żeby udowodnić, więc dziękuję wam za to, że nie robicie wielkich problemów, że spędzają czas ze mną, więc teraz wielkie brawa dla mężów i żon tutaj tego zespołu. No i kolejna sprawa. Chodź tu, Artur, chodź. Nie wstydź się, ty tak z tyłu siedzisz, chodź. Tak jak Andrzej wspomniał, pierwszy raz gra dzisiaj koncert, wahał się bardzo długo, więc proszę o drobne brawa, żeby wiedział, że dobrą decyzję podjął. No tak, Rafał to gra non stop. Dziewczyny też non stop śpiewają. No, no to co? Słuchajcie, no by coś zaśpiewać, jakieś propozycje? No bo tak, repertuar nam się skończył. No chyba, że wiecie co, bo możemy, wiecie... Pociąg do gwiazd? Nie. Słuchajcie, jest taka propozycja, bo tak, już tu z Krawczyka to już mamy wszystko wyśpiewane, ale przypomniała mi się taka historia. Wyobraźcie sobie, jak kiedyś Krzysztof Krawczyk przyjechał do Olszewa Borek, to młodzież pod lasem w Olszewie Borkach śpiewała taką pieśń troszeczkę cygańską. No i tak był tą pieśnią zauroczony, że od razu wciągnął ją sobie do repertuaru. Także jeżeli chcecie, to możecie ją teraz zaśpiewać, a my wam pomożemy, dobrze? Może być tak? Znacie ten kawałek?
gramy, a śpiewamy sobie tak. Ore, ore, szabadada, amore, hey, amore, szabadadada, to muriaty, poszagaty, pani antojga, zamega. Ore, ore, szabadada, amore, hey, amore, szabadadada, to muriaty, poszagaty, pani antojga, zamega. Ale czas! No i dziwota, że mu się tak pięknie, tak bardzo ta piosenka spodobała. No. Krawczykowi znaczy się, prawda? Tyle chwil przed nami.
od życia wiele brać. Radości dzieliłaś na pół, a smutko patrzyłaś sama w twarz. Jeszcze raz wielkie, wielkie brawa zespół 30+. Ja chciałam na potwierdzenie słów kolegi Arka powiedzieć, że rzeczywiście jest to zespół ludzi, którzy mają ogromną pasję, ogromną miłość do muzyki i rzeczywiście często do bardzo późnych godzin nocnych spędzają tutaj czas w Goku, ćwicząc chociażby właśnie do dzisiejszego koncertu. I sąsiedzi pewnie Goku potwierdzą, bo tutaj widzę, jest część osób. I szanowni państwo, bardzo im dziękuję, bo dostarczyli nam pięknych muzycznych wrażeń. Dziękuję również właśnie naszemu koledze Arkowi Chojnowskiemu, ponieważ on jako instruktor muzyczny prowadzi właśnie zespół z ogromnym powodzeniem, bo myślę, że z każdego koncertu na koncert jest naprawdę widać, że ten poziom rośnie. Nie, wszyscy się bardzo starają, ja też, może nie w każdej, ale uczestniczę w próbach i to widać, jak bardzo się starają, żeby wystąpić dla was jak najlepiej, jak najpiękniej. Ja jestem za tym, żeby jeszcze ich nie puszczać. Poprośmy o jeszcze jeden kawałek, brawo! No kochani, sami tego chcieliście, gramy wszystko od początku. No to zeszyt do przodu. Kochani, ale śpiewacie razem z nami, dobrze? No to damy, może to pierwszej to omylimy, to drugo, co ona taka bystrzejsza, dobra? No. Gitarę dam, samochód żony nie dam, ha! Zabrałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód.
No kochani, teraz już naprawdę dziękujemy, no było przesympatycznie. Żebyście jutro mieli wolne, moglibyśmy jeszcze trochę pośpiewać, ale z racji na to, że każde jutro do pracy, poniedziałek, dzień od Boga do roboty. Także serdecznie dziękujemy i do następnego razu. Ja albo się dzisiaj bardzo rozgadałam, albo po prostu ciągle zapominam jeszcze coś powiedzieć. Chciałam bardzo podziękować osobom, dla których zabrakło po prostu miejsc siedzących, że wytrwaliście z nami. Chciałabym poszerzyć salę. Zniosłam już chyba prawie wszystkie krzesła z budynku, no ale takie mamy realia. Także bardzo dziękuję wszystkim, że byliście i że się świetnie bawiliśmy. Dziękuję. Dobranoc.